sezonie jesień-zima 2022-2023 wrócimy do kontrolowanego kiczu lat 80. i minimalistycznych lat 90. W tym filmie, w tym typowo rozrywkowym filmie, ale też troszeczkę edukacyjnym, opowiem o kilku trendach, które albo osobiście mi się nie podobają, albo do mnie nie pasują i oczywiście uargumentuję, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Oraz druga pula trendów to trendy, które według mnie szkodzą etyce i planecie. I uważam, że jak najbardziej o gustach powinno się dyskutować, a to, że ta fraza, że o gustach nie powinno się dyskutować, to moim zdaniem bezsensownie powtarzana banialuka, bo uważam, że my jako ludzkość rozwijamy się dzięki temu, że wymieniamy między sobą opinie, wymieniamy zdania i przerzucamy się na argumenty. Ten film nie mam zadania oczywiście nikogo obrazić, ani tym bardziej zmotywować do zmiany zdania. Tak jak mówiłam, potraktujcie to jako czystą rozrywkę. Być może dowiecie się też jakichś ciekawostek. Bieliźniany trend poruszany w moim filmie sprzed roku ewoluował i projektanci na jesień, zimę 2022-2023 stawiają na gorsety. I ja wiem, że moda to zabawa i w 2022 roku każdy oczywiście może nosić co chce, jeżeli nie obraża tym innych, ale ja na ten element garderoby nie mogę spojrzeć inaczej niż pejoratywnie. Już wyjaśniam dlaczego. Moda na gorsety rozpowszechniła się między XVI a XIX wiekiem. I warto w tym rozważaniu przytoczyć tło historyczne i portret kobiety w ówczesnych czasach, no bo to kobiety nosiły między XVI a XIX wiekiem gorsety. Obrazem kobiety między XVI a XIX wiekiem była kobieta, która była podległa mężowi, która dbała o ognisko domowe, która miała gromadkę dzieci u boku i oczywiście nie ma nic w tym złego, jeżeli ktoś chce żyć tak, a nie inaczej, ale wydaje mi się, że kobiety w XVI, XVII, XVIII i XIX wieku tak naprawdę nie miały wyboru. Co potwierdzają znawcy mody, historycy mody, poruszając tło socjologiczne, którzy sugerują, że gorset w tamtych latach, między XVI a XIX wiekiem, był niejako symbolem zniewolenia kobiety, bo jeżeli kobieta zrezygnowałaby z tej niewygodnej części garderoby, to nie dość, że nie wpisałaby się w ówczesny ideał piękna, to również przypisano by jej negatywne cechy charakteru. Pomijając już to całe tło socjologiczne, pomówmy o tym, co tak strasznego było w ówczesnych gorsetach. Ówczesne gorsety były po prostu zagrożeniem dla zdrowia i czasami życia kobiety. Bardzo krępowały ruchy, a wydłużone gorsety uniemożliwiały nawet siadanie i wówczas kobiety opierały się wyłącznie o krzesło i nie mogły nawet usiąść. A zdarzały się takie wypadki, że fiszbina, która wypadła z szkieletu gorsetu, raniła kobietę w brzuch i raniła czasami narządy wewnętrzne i obrażenia były na tyle niebezpieczne, że kobieta umierała. Gorsety powodowały omdlenia, ponieważ nie można było w nich swobodnie oddychać. Oraz, co dla mnie jest najbardziej przerażające, to, że powodowały trwałą deformację narządów, które są narządami układu trawiennego. Talia, korpus był na tyle ściśnięty, że wątroba wędrowała ku górze, a żołądek ku dole, ponieważ nie było na nie miejsca w anatomicznym, odpowiednim dla nich położeniu. I istnieją na to dowody, bo istnieją preparaty właśnie wątroby, która ma na sobie trwałe ślady żeber, bo była tak ściśnięta, że żebra spowodowały niejako bliznę na tej wątrobie. I wracając jeszcze na moment do socjologicznego aspektu, warto odpowiedzieć sobie na pytanie, co spowodowało, że gorsety przestały być modne w tym pod koniec tego XIX wieku? A spowodował to rozwój sufrażyzmu i wzrost popularności sportu wśród kobiet. Była to wówczas głównie jazda na rowerze. I ja wiem, że dzisiejsze gorsety mają tak naprawdę niewiele wspólnego z gorsetami z XVI wieku, jednak wydaje mi się, że nadal nawet ta współczesna część garderoby
nieco krępuje ruchy i nie pozwala na oddychanie pełną piersią. A jeżeli chodzi o mnie, subiektywnie już pomijając cały aspekt socjologiczny i to, że przez ten aspekt historyczny, socjologiczny nie mogę spojrzeć na gorsety neutralnie, to, że dla mnie w ubraniu najważniejsza jest wygoda, bo tak naprawdę ubranie jest czymś dla mnie, a nie ja jestem dla ubrania. Kolejny trend, który wezmę na tapet, to piżamy z piórami. I twój styl, jak w każdym przypadku, nie zawodzi i donosi, że piżamy z odpinanymi piórami przy rękawach i nogawkach pełnią dwie funkcje. Nocą gwarantują błogi sen, a wieczorem są szykowną stylizacją w francuskim, nonszalanckim stylu. W przypadku tego must have chciałabym zwrócić Wam uwagę na fazę użytkowania, czyli na to, co zostaje po pierwszym zachwycie i danym modelem i po przyniesieniu tego modelu do domu. Bo większość piżam, które znalazłam w internecie, głównie w sieciówkach, są uszyte z materiału syntetycznego i mają syntetyczne pióra. I warto sobie zadać pytanie, jak o taką część garderoby będziemy dbać. Bo według mnie, omawiając, mając na uwadze ten model konkretnie, syntetyczna piżama z syntetycznymi piórami, to według mnie jest to tylko jednorazowa szmatka, która będzie tylko wyglądała dobrze na zdjęciach na Instagramie. Ponieważ jeżeli chodzi o konserwację, to w większości przypadków po prostu na stronie internetowej mamy informację, żeby brać zgodnie z instrukcją zawartą na metce, czyli zamawiając online ten model z tego sklepu, który tak pisze, tak naprawdę kupujemy w kota w worku, bo być może na metce będzie napisane, żeby tego nie brać. A na mojej ulubionej, ultra szybkiej marce Shein jest informacja, żeby taką piżamę z piórkami prać ręcznie lub w wyspecjalizowanej pralni chemicznej. Ja kiedyś właśnie nagrałam film, to było chyba 7 pytań, które warto sobie zadać przed kupnem czegokolwiek. I w przypadku tego konkretnie trendu piżamy z piórami, musimy sobie zadać 2 pytania. Po pierwsze, czy mamy na tyle dużo czasu, żeby prać za każdym razem tę piżamę ręcznie, a wydaje mi się, że piżama jest taką częścią garderoby, która wymaga częstego prania, w przeciwieństwie na przykład do płaszcza bądź wełnianego swetra. A drugie pytanie, jeżeli nie mamy czasu, to czy mamy na tyle dużo pieniędzy, żeby za każdym razem taką piżamę zanosić do prania w pralni chemicznej? Wydaje mi się, że jednorazowy koszt prania w pralni chemicznej przekroczy koszt kupna tej piżamy, co potwierdza, że jest to jednorazowa szmatka. Ona na stronie Shein kosztuje około 100 zł, ale wydaje mi się, że po wpisaniu wszystkich kodów rabatowych, które nas atakują po 15 sekundach po wejściu na stronę bądź aplikację, piżama będzie kosztowała ostatecznie 5,50. Wniosek jest taki, że kupując jakąkolwiek rzecz, nieważne czy to jest ubranie czy nie, warto pomyśleć o tym, jakie niesie to za sobą konsekwencje, czy będziemy w stanie ją utrzymać i czasowo, i finansowo. W trendach na jesień-zimę 2022-2023 pojawiają się dzianinowe komplety, spódnice i swetry. To nowa odsłona mody na dzianinowe sukienki, które podbiły wybiegi w poprzednim sezonie. Chloe, Etro i Gabriela Hearst stawiają na ultraciepłe, miękkie i otulające zestawy z wełnianej włóczki. I tak, o ile w Chloe to dzianinowe wdzianko będzie prawdopodobnie wydziergane ze 100% wełny, to zastanówcie się, gdzie pójdzie tymczasowa fanka trendu boho na spódnicę do kostek w ciekawym splocie. Uda się zapewne do Zary, HM-u, bądź po prostu zamówić dzianinowe wdzianko z Shein. I nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ w większości statystycznych osób absolutnie nie stać na dzianinowe wdzianko, które jest wydziergane w 100% z wełny, jeżeli mówimy o kupnie z pierwszej ręki, a zakładam, że tak, ponieważ rozmawiamy o trendach. I nie ma w tym nic dziwnego, bo takie komplety mogą kosztować, zakładam, od kilkuset minimum do kilku, nawet do kilku tysięcy złotych. A z czego będzie wydziergana ta dzianinowa spódnica do kostek w fantazyjnym splocie w sieciówce? Oczywiście z akrylu, który jest
materiałem syntetycznym wyprodukowanym z ropy naftowej. Błyskawiczny wzrost szybkiej mody spowodowany jest nadmierną konsumpcją, bo aktualnie kupujemy więcej niż kiedykolwiek wcześniej, a kupione w sieciówkach ubrania nosimy krócej niż kiedykolwiek wcześniej. I nawiązując do dzianinowych wdzianek, wiele osób pewnie nie zdaje sobie z tego sprawy, ale taka szybka i tania produkcja ubrań nie byłaby możliwa bez materiałów syntetycznych. I aktualnie około 60% wyprodukowanych ubrań zawiera mniej lub więcej tych materiałów syntetycznych w swoim składzie. I jednym z takich włókien syntetycznych jest m.in. akryl, który również powstaje z ropy naftowej. Więc tutaj występuje zależność branży szybkiej mody z włóknami syntetycznymi. Jedno nie mogłoby istnieć od drugiego. A zależność ta zaczęła się w latach 40. i 50. XX wieku, kiedy to na salony weszły nylon i poliester jako tania i szybka alternatywa dla bawełny, wełny i jedwabiu. Okazało się, że syntetyki są tanie w produkcji, umożliwiają stworzenie nieskończonej praktycznie gamy kolorów i wzorów, więc szybko wyprzedziły, jeżeli chodzi o ilość materiały pochodzenia naturalnego, takiego jak wełna i jedwab, które nie były tak sprężyste jak włókna syntetyczne i nie były tak tanie i szybkie w produkcji jak właśnie włókna syntetyczne. Dotarłam do danych, które dotyczą co prawda poliestru, ale akryl jest, można powiedzieć, bardzo podobnym materiałem, ponieważ oba te materiały są materiałami syntetycznymi i powstają głównie z surowców nieodnawialnych, jakim jest ropa naftowa. Istnieje oczywiście rynek recyklingowanego poliestru, ale jest on bardzo marginalny, więc w tym wypadku w ogóle nie ma o czym mówić. I w ciągu ostatnich 50 lat produkcja poliestru wzrosła aż 9-krotnie. I niestety uważam, że jeżeli marki nie przestaną produkować plastikowych ubrań, a my nie przestaniemy tych plastikowych ubrań masowo kupować i praktycznie natychmiastowo wymieniać na nowe, to grozi nam przekroczenie budżetu węglowego w ciągu najbliższych już kilkunastu lat, a wówczas temperatura na Ziemi wzrośnie do takiego poziomu, który będzie dla nas po prostu bardzo niekomfortowy do życia. I tak jako ludzkość zapewne przeżyjemy, ale życie na pewno nie będzie na tyle komfortowe, jak jest aktualnie, szczególnie w poliestrze. Włókna syntetyczne są szkodliwe dla bioróżnorodności, dla klimatu, ale przede wszystkim dla ludzi na każdym etapie ich produkcji. Od powstania po szycie tych ubrań, aż skończywszy na utylizacji, ponieważ aktualnie nie potrafimy sobie poradzić z hałdami syntetycznych ubrań. Lądują one albo na wysypiskach, gdzie będą się rozkładały przez najbliższe setki lat, ponieważ nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale żadne syntetyczne ubranie do tej pory jeszcze się nie rozłożyło i pewnie nie rozłoży się za naszego życia, jeżeli chodzi o rozkład naturalny, chyba że oczywiście ktoś wymyśli jakąś technologię, która by masowo i stosunkowo tanio rozkładała te syntetyczne ubrania, albo po prostu te ubrania lądują w spalarni. Miały być lata 80. i 90., a wraca mój koszmar, mój osobisty koszmar z lat 2000., czyli spodnie z niskim stanem. Znacie kogoś, kto wie, jak to jest, gdy w wieku 16 lat bolą korzonki? Nie, bo ja znam. Twój styl donosi, że wracają spodnie z niskim stanem i będą one popularne wśród kobiet, które cenią sobie komfort i wygodę. I niezwykłą zaletą tych spodni ma być prostota i właśnie wygoda noszenia. I w tym momencie warto sobie zadać jedno ważne pytanie. Jak w tych spodniach klęczeć i kucać? Ponieważ moda to dla mnie również pragmatyzm i ubranie, według mnie, codzienne ubranie, powinno być dla nas wygodne i komfortowe. I zastanawiam się, czy po drugiej stronie ekranu są jacyś zwolennicy spodni z niskim stanem. Chętnie poczytam sobie o argumentach, dlaczego
jaka jest przewaga tych spodni nad spodniami ze średnim bądź wysokim stanem. I to był już ostatni trend, który zwrócił moją uwagę i o którym chciałam porozmawiać. Dajcie znać, jakie Wy macie podejście do trendów. Dla mnie trendy są po prostu ciekawostką, o której można porozmawiać. Mam nadzieję, że miło spędziliście ten czas i nie macie poczucia jego straty. Dziękuję z góry za wszystkie subskrypcje i komentarze pod filmem. Tymczasem do następnego filmu. Pa!